Dzień dobry, Marku. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Radku, więc od razu może powiedzmy armia 300 tysięcy. Armia 300 tysięcy nie może się ziścić. Nie może. Dlaczego nie może? Dlatego, zacznijmy od tego, co to jest armia 300 tysięcy. Czy 300 tysięcy ludzi walczy? Nie. 300 tysięcy ludzi nosi mundur. A ponieważ stosunek liczby walczących do liczby, nazwijmy to, członków armii, wynosi mniej więcej 1 do 3, albo różnie, bo to jest zależne od tego, jaki rodzaj sił zbrojnych mamy na myśli. Ale 1 do 3, czyli jeden taki żołnierz... Może zróbmy tak. Według wyliczeń Pentagonu stosunek żołnierzy w linii do służb tyłowych dla wojsk lądowych wynosi 1 do 1,5, 1,7. Natomiast dla wojsk obrony powietrznej i wojsk dla sił powietrznych 1 do 4 lub 5. Czyli razem jak to pozbieramy do kupy, to co mamy? Mamy, że armia 300 tysięcy to jest armia około 120-130 tysięcy w polu, co i tak jest bardzo dużo. Bo teraz mamy całkowity stan armii 110-120 tysięcy. Oczywiście możemy zrobić tak, że możemy postawić na wzrost liczby żołnierzy w linii kosztem służb tyłowych i zabezpieczenia. Zdaje się, że z czymś takim mamy do czynienia właśnie w Ukrainie, jeżeli chodzi o Rosjan, prawda? I mamy taki bardzo skarłowaciały ogon logistyczny, który powoduje, że armia rosyjska nie ma czym i nie ma jak walczyć. Dobrze, teraz przyjmijmy, że ta armia 300 tysięcy powstała i działa. No to teraz, jeżeli przyjdzie czas W, ta armia musi mieć czym walczyć. A tutaj mamy pewien problem, mianowicie strategia NATO zakłada, że zanim zmobilizujemy całe NATO, zanim całe NATO ruszy nam pomagać, musi minąć pewien czas. Ten czas jest określony liczbą D plus 7, mniej więcej, co oznacza, że od momentu inwazji przez 7 dni musimy być sami i dać sobie radę sami. Oczywiście część jak lotnictwo paktu czy wydzielone komponenty szybkiego reagowania, tutaj taką rolę pełni 101 i 82 amerykańskie dywizje powietrzno-desantowe, mogą się znaleźć na obszarze działań wojennych w 24-48 godzinach walki. Ale główny ciężar obrony spoczywać będzie na jednostkach polskich przez tych pierwszych kilka dni. No i teraz co się dzieje? To się dzieje, że z wyliczeń amerykańskich wynika, że w pełnoskalowej wojnie w Europie w pierwszym tygodniu walk około 25-30% jednostek prowadzących działania, jakiekolwiek, głównie defensywne, bo mamy na myśli naszą własną defensywę, zostanie w jakiś sposób zużytych. Poniosą straty w ludziach i sprzęcie. Konieczne będzie wycofanie z frontu, konieczne będzie przeformowanie, uzupełnienie strat. Finowie twierdzą, że do jednostek w wojnie symetrycznej, czyli domyślnie wojna z Rosją, pierwsze uzupełnienia muszą już dotrzeć po 72 godzinach od pierwszego kontaktu ogniowego z wrogiem. I myślę, że możemy się tego trzymać, to również będzie dla nas aktualne. Stąd fińska koncepcja, która mówi o rezerwach pierwszego rzutu, najlepiej wyszkolonych, te, które już od razu prawie muszą się znaleźć w jednostkach, aby utrzymać ich zdolności bojowe. Są jeszcze rezerwy drugiego rzutu, które uzupełniają jednostki w normalnym trybie. To jest w czasie liczonym w dniach od 8 do 10, może 12. Teraz ile tych rezerw by miało być? Fińska koncepcja walki z wrogiem silniejszym, choć niekoniecznie lepiej uzbrojonym, czytaj Rosjanie, ale dysponującym większymi zasobami materiałowymi i ludzkimi, zakłada, że w przypadku konfliktu o krótkim i średnim czasie trwania należy jednak posiadać rezerwy duże. Duże rezerwy oznacza tu dwa razy tyle, ilu żołnierzy znajduje się w linii. W przypadku wojny długotrwałej, o nieprzerwanym czasie trwania więcej lub równym 12 miesięcy, tych rezerw powinno być już 3 razy tyle, ile żołnierzy liniowych. Uwaga, o czym mówimy? O 260 do 390 tysiącach
żołnierzy rezerwy liniowej. I co to oznacza? Czy możemy pozyskać taką liczbę żołnierzy? Teoretycznie tak. Bo jak robił Ariel Drabiński i strategia i bezpieczeństwo, taki analityk Ariel Drabiński oraz strategia i bezpieczeństwo, witryna, profil, organizacja, wtedy stwierdzili, że mamy 6 391 000 mężczyzn, którzy mogliby ewentualnie zasilić szeregi tej rezerwy. Czysto teoretycznie. Dlaczego? Dlatego, że według ich wyliczeń wojsko pochłonęłoby już 275 tysięcy mężczyzn przy rozbudowie armii do poziomu 300 tysięcy. Obejmując, jak już odejmiemy tych, którzy w momencie reformy w wojsku służyli, mamy jakieś, no, bagatelka, 110 tysięcy żołnierzy do wyszkolenia. Co to znaczy? Przyjmijmy, że się uda. A jeżeli się nawet uda, to dalej będziemy mieli około 200 tysięcy rezerw, które muszą być przeszkolone i gotowe na wypadek W. Tak, gdzie one są? Nigdzie. Dlaczego nigdzie? Dlatego, że MON nie posiada żadnych aktualnych informacji o liczebności grup ludzi w poszczególnych grupach wiekowych. MON, WKU, nie wie nawet, ile ludzi, ilu mężczyzn w Polsce ma kategorię A. Nie ma takiego pojęcia. Można przyjąć, że dla grupy wiekowej mniejszej, w wieku niższym od 50 lat, przeszkolenie militarne, jakiekolwiek przeszkolenie militarne związane z organizacjami proobronnymi, związane z WOT-em, a bo zapomniałem dodać, że WOT jako całość by został natychmiast wchłonięty jako rezerwa liniowa, no bo przecież przeszkoleni, prawda? No to MON nie ma żadnych informacji o tym, jacy są ludzie przeszkoleni, jaką mają kategorię i kogo by ewentualnie można do tego wojska powołać. I teraz, żeby zrobić z ludzi rezerwistów, trzeba by rocznie szkolić i odsyłać do rezerwy, która by miała, uwaga, częste ćwiczenia nie tylko aplikacyjne, ale także w polu, około 20-25 tysięcy ludzi rocznie. Żeby tą armię 300 tysięcy utrzymać w gotowości bojowej, takiej, żeby była gotowa na ewentualny konflikt. W obecnym stanie MON to jest bardzo niewykonalne, no bo gdzie takie szkolenia by można było prowadzić? Nie ma bazy infrastrukturalnej. Jak te szkolenia by miały wyglądać? A tu mówimy jeszcze o żołnierzach. Giną podoficerowie, giną oficerowie na froncie. Czym ich, kim ich zastąpić? Na stopień podoficerski. Tak naprawdę, żeby się dobrze wyszkolić, trzeba byłoby służyć około 5 lat i skończyć szkołę podoficerską. Oficer, dobry oficer, to jest, a nie nosiciel gwiazdek, jak się często zdarza, to jest 10 lat służby i w tym studia na przykład na AWL. Oczywiście, zawsze możemy zrobić tak jak Ukraińcy, sięgnąć po wojskowych emerytów i inne służby mundurowe. Policja, Straż Graniczna, Służba Więzienna, niech oddadzą ludzi armii. Po pierwsze, oni nie będą, bo oni będą co prawda wyszkoleni, ale nie tak, jak być powinni, bo zupełnie inny był charakter służby. Jeszcze stosunkowo najlepiej byłoby ze Strażą Graniczną, ale mimo wszystko to nie jest to. No i w przypadku emerytów to ten stan zdrowia będzie różny, no i zresztą nie byłoby ich zbyt wielu. A w dodatku nie możemy zabrać zbyt dużo policjantów, bo przecież w okresie W ilość przestępstw rośnie wykładniczo. Czyli tutaj mamy następny problem. Tak, no to powiedzieliśmy, że armia 300 tysięcy wisi w powietrzu, prawda? No to co możemy zrobić, żeby ta armia jednak zaistniała? No możemy zrobić stary numer z lat 90. Będziemy mieli armię w workach. Mianowicie to się nazywało skadrowanie. Skadrowanie, czyli tworzymy sztab jednostki, tworzymy struktury, prawda,
a reszta, no to proszę Państwa, zmobilizujemy, jak będzie mobilizacja, puścimy w akcję, jak będzie czas W. Od razu powiem, bez rezerw? No bez rezerw, no bo tak, no, no tak z tym szkoleniem coś nam nie pykło, prawda? Nie ma tego szkolenia, no nie może być Marku, tego szkolenia, siłą Marku, rzeczy. Zapewniłeś nam kącik satyryczny, jak widzę, mimowolnie. Ostatnie pytanie do ciebie, bo niestety czas nas goni, a ściągam cię do studia w najbliższym czasie, bo tak musi być koniecznie. Marku, czy Niemcy, pisząc o tym, że Polska jest silniejsza niż kiedykolwiek i wspominając o tym, że ja tutaj dokładnie nawet zacytuję przynajmniej te tłumaczenia, które były, że Polska jest silna jak nigdy dotąd, a wojna na Ukrainie sprawiła, że stała się centralnym gruntem w polityce. Ja tak się zastanawiam. No Radku, właśnie. Czy ci, którzy ten artykuł tłumaczyli, to czy oni przypadkiem tak nie postąpili jak pewien tłumacz z ministrem Foglem? Bo w oryginalnym tekście jest, że Polska chce być najsilniejsza. A to już jest pewna różnica. Tak jak z tym piwem żywie, co to prawie czyni pewną różnicę, prawda? No, chcemy być najsilniejsi. Gromadzimy ten sprzęt. No i tu by należało spytać, czy te wszystkie zakupy tak naprawdę są trafione. Co one przyniosą? Czy one przyniosą rzeczywisty wzrost gotowości obronnej armii? Ale to jest już na dłuższą rozmowę. Ja uważam, że ja uważam osobiście, że jesteśmy za bardzo ulegli wobec pewnego koncernu amerykańskiego o nazwie skracanej do 2 liter. Ja bardzo sobie cenię Amerykanów jako sojuszników, ale na litość boską nie rozmawiajmy z nimi na kolanach. A wszystko wskazuje na to, że mamy, no niestety, przepraszam widzów, pozycję kolankowo-łokciową niestety. W rozmowie z nimi. I do tego wątku jeszcze wrócimy w rozmowie w studiu, więc widzicie, że jak na razie chyba Niemcy trochę za bardzo dali się uwieść magii wielkich zakupów, bo tutaj kiedy przyjdzie... Z jednej strony Niemcy tak, z drugiej strony my w jakiś sposób jest takie tworzenie atmosfery, że teraz wreszcie odbudowujemy tą armię silną. To nie jest takie proste. To nie jest armia, to są lata szkoleń, to są ludzie, dowódcy. Ja tylko na koniec przypomnę, że już odbudowano polską policję i teraz mamy znowu przywrócone, odnowione czasami komisariaty w różnych miejscach, tylko nie ma kto tam pracować, bo w samej Warszawie jest 1000 wakatów. I posła Zielickiego, tak mamy... który wiecznie jeździ i przecina wstęgi. Znany dokładnie. Z tego, tak. Dokładnie. No właśnie. No dziękuję właśnie. Marku, w takim razie zapraszam cię do studia. Dziękuję Radku, dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo. To jest Reset Obywatelski.